To jest, kochani, z tej strony Paulina Disco Polo Info. Nasza redakcja pojawiła się na planie teledysku grupy AM do piosenki Bogini w bikini. Obecnie znajdujemy się w komisie samochodowym w Strzelcach koło Chodzieży. Mogę was zapewnić, że będą piękne kobiety, piękne samochody i najpopularniejszy rolnik w Polsce. Jesteście ciekawi kto? Oglądajcie relacje. Kto bardziej jara się tymi autami? Mężczyźni czy kobiety? Dla wyglądu kobiety, dla samej jazdy mężczyźni. Andrzejku, co tutaj popsuliście? Cześć, Paulina. No słuchaj, nic nie popsuliśmy. Sprawdzamy auto, czy wszystko jest ok, czyścimy i za chwilę wyjeżdżamy na plan zdjęciowy. Resztę myślę, że zobaczycie wkrótce. Za nami, jak oceniasz dotychczasową pracę na planie? No myślę, że jest wszystko ok. Mieścimy się w naszych godzinach rozplanowanych. Z pogodą no nie wiadomo, bo widzę, że zbierają się chmury. Może być nieciekawie, ale jestem dobrej nadziei, że damy radę. Także wszystko jest pod kontrolą. A kto odpowiada za scenariusz waszego teledysku? Za scenariusz naszego teledysku odpowiada nasz przyjaciel Paweł Hejman, którego serdecznie pozdrawiam właśnie w tej chwili. Obiecywałam, słowa dotrzymałam. Ze mną jest najpopularniejszy rolnik w Polsce, Adam Kraśko. Cześć! Cześć, witajcie! Słuchaj, jesteśmy po pierwszych twoich tutaj scenach. Jak oceniasz atmosferę na planie teledysku? Atmosfera jest gorąca. Dużo dziewczyn, dużo słońca. Czego lepiej trzeba? Właśnie wróciliśmy z pięknego rejsu tą właśnie motorówką z tymi pięknymi dziewczynami i oczywiście z nami i z naszym panem kierowcą motorówki. Także bardzo dobry kierowca, oczywiście polecamy. No, co tak jest, najlepszy kierowca. Co możemy powiedzieć, pogoda nam dopisała, myślałem, że będzie gorzej, ale było ok. No co, resztę zobaczycie w teledysku, także do zobaczenia. Praca na planie dobiega już praktycznie końca. Jak się spisały dziewczyny? No bardzo fajnie, bardzo się starały. Mamy fajne ujęcia, będzie z czego wybierać przy montażu. Andrzej, bogini w bikini, tak? Tak, dokładnie. Która to jest tą boginią w bikini? Boginią w bikini oczywiście jest Ula Toczko, ta w środku, która tańczy. No myślę, że jej sposób ruszania się pokaże to w teledysku, także będzie na pewno co oglądać. Ze mną są trzy wspaniałe dziewczyny, Ula, Weronika i Ewelina. Ula, to nie jest twoja pierwsza współpraca z grupą AM, prawda? No nie, z zespołem AM znamy się już od ponad roku. To jest nasz w sumie trzeci już teledysk razem. I myślę, że się tak polubiliśmy, że na pewno jeszcze nie raz się tutaj spotkamy. Zakończyliśmy właśnie zdjęcia do najnowszej produkcji grupy AM pod tytułem Bogini w bikini. Wkrótce premiera. Zachęcamy was do obserwacji naszego serwisu, jak i Facebooka. Cześć!